zakazuje, więc możemy na wychodzimy jako naród i jako naród protestujemy. Już nawet nie protestujemy. Oni proszą, nie protestujcie. Bo jeżeli będziecie dalej protestować, dalej się żalić, dalej będziecie krzyczeć, że wam źle, to system tego chce. System się tym żywi, a korporacja realizuje swój program. Ale korporacja się całkowicie zaskoczy, jeżeli wyjdziecie na ulicę i zapalicie 1000 świec. Jeżeli wyjdziecie na ulicę, jeżeli wyjdziecie na ulicę w modlitwie, jeżeli wyjdziecie na ulicę i zatańczycie, korporacja tego nie zniesie. Oni na to są nieprzygotowani. To jest właśnie ten protest. Tak właśnie zachęcają głośno. 1000 świec na ulicy. Taniec. To załatwiają prawnicy i my to załatwimy. A co możemy robić na poziomie lokalnym? Na poziomie lokalnym mamy dwie kwestie do zrobienia. Zjednoczyć się regionalnie, działać dla regionu, budować region, budować siłę w regionie. Nagrałem jeszcze raz. Przez tą siłę w regionie buduje się Polska, a przez Polskę buduje się wolny świat. I to jest droga dla was. I to jest apel wolnych Włochów. Iskra wyszła z Włoch, ale to iskra, gdyby była z Włoch, to pewnie by zgasła. Dzisiaj dużo mówiliśmy o iskrze z Polski. Ja to słyszałem wielokrotnie. Iskra wyjdzie z Polski. Tak, żeby zgasła. Ta iskra musi wyjść od wszystkich ludzi. I wtedy będzie płomień. I wtedy będzie ogień. I wtedy będzie jedność. My już nie chcemy solidarności, która została kiedyś sprzedana. My już chcemy, aby wolni ludzie to była jedność, jedność wolnych ludzi. I Kraków dzisiaj woła Lublianę, Lubliana woła Triest, Triest woła Amsterdam, Amsterdam woła Ottawę. Jesteśmy wszyscy wolni ludzie razem, wolni ludzie jedność. I żeby to się nie rozpłynęła ta idea na poziomie regionalnym, stricte, mocne, organiczna praca, praca, która buduje region. Praca bez podziałów, bez szukania, ja jestem liderem, ja jestem liderem. Nie, dość tego, to się już skończyło. Jeżeli jedność, to nie ma liderów. Lider to może być tylko ten, którego wyniesie tłum i powie: ty dajesz nam bezpieczeństwo, pod tobą chcemy pójść, chcemy, żebyś ty nas poprowadził. Nie taki, który się mianuje, że jest liderem, takich nie chcemy. Chcemy takich, których sami wybieramy. Brawo! Tutaj podpowiada mi Marek, kamrat z Krakowa, który rozjeżdża się po całej Polsce. Każdy jest liderem, bo to najlepiej działa. To najwięcej działa. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne, Janek. Kto jeszcze chce zabrać głos, zapraszamy. Tutaj jest Burza Mózgów, tutaj jest Hyde Park. Agnieszka, proszę.